Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej w moim biurze. Dziękuję, że jak zawsze przyjęliście Państwo zaproszenie, że jesteśmy dzisiejsza razem. Dzisiejsza konferencja będzie poświęcona sytuacji w naszym regionie w związku z szerzącą się chorobą afrykańskiego pomoru świń. Myślę, że wczoraj Państwo byliście na kolejnym spotkaniu poświęconym tym problemom w związku z wizytą pana ministra Boguckiego, pełnomocnika rządu do spraw zwalczania tej choroby w naszym kraju. W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie w Sejmie, Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z udziałem licznej reprezentacji właśnie rolników. Spotkanie kolejne, bardzo emocjonalne i w mojej ocenie ze zrozumiałych względów emocje są coraz większe. Rolnicy są po prostu coraz bardziej podenerwowani, momentami zdesperowani. Bowiem sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń na południowym Podlasiu u nas staje się po prostu dramatyczna i powoduje coraz większe straty w gospodarstwach. Pamiętacie Państwo, 2 lata temu, kiedy został powołany nowy rząd, mieliśmy w naszym kraju, we wschodniej części kraju, w województwie podlaskim, 3 ogniska. Dzisiaj, po 2 latach, mamy 97. To są dane z ubiegłego tygodnia. Nie wiem, czy nie ma już więcej. Przywołuję dlatego te dane, bo pamiętam, naprawdę pamiętam, kiedy to za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, wtedy kiedy ministrem rolnictwa był Sawicki, Kalemba, jak bardzo często dzisiejszy właśnie pełnomocnik rządu do spraw zwalczania tej choroby, minister Bogucki, wbiegał na trybunę sejmową i z dużą dozą ekspresji podkreślał nieudolność, nieskuteczność rządu w zwalczaniu tej choroby. Dzisiaj także ja oceniam osobiście, sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Choroba rozszerza się w postępie geometrycznym. Choroba w naszej części kraju, we wschodniej części kraju. Jeżeli nie postawimy skutecznej tamy, jest groźba, że choroba przekroczy rzekę Wisłę. W zachodniej części kraju naszego jest zasadnicze pogłowie trzody chlewnej. Jeżeli to by się stało, absolutnie mamy kompletnie załamaną hodowlę trzody chlewnej w Polsce. Otóż po dyskusji w ubiegłym tygodniu przygotowałem dezyderat do pani premier. Projekt tego dezyderatu złożyłem w Komisji Rolnictwa. Mam nadzieję, zresztą taką deklarację przewodniczący Sachajko mi złożył, że w przyszłym tygodniu dezyderat zostanie uchwalony i skierowany na ręce pani premier Szydło. Uważam, że dzisiaj musi zainterweniować pani premier, dlatego że wyraźnie widać 2 różne filozofie walki z tą chorobą, z ASF-em. Otóż zupełnie inny pogląd prezentuje resort ochrony środowiska i zupełnie inny resort rolnictwa i rozwoju wsi. Pani premier musi po prostu przywołać obydwa resorty i zobowiązać
z podległymi służbami, jednostkami i tak dalej, zaraz o tym powiem, przywołać ich do wypracowania systemu spójnego programu walki, skutecznego programu walki z tą chorobą. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo na dzisiaj oceniam, że po prostu to, co niewątpliwie stara się robić resort, jest po prostu niewystarczające, jest nieskuteczne. Bo proszę zauważyć, resort ochrony środowiska jakby prezentuje inne dane, bo problemem są dziki, czyli zwierzęta, które roznoszą chorobę. Resort ochrony środowiska podaje inne dane, dane co do ilości dzikiej zwierzyny, dzików. Natomiast rolnicy mówią zupełnie co innego. I wskaźniki określane co do ilości odstrzałów i wskaźniki podawane, że w ubiegłym roku decyzja została podjęta, że odstrzał będzie zmierzał w kierunku do osiągnięcia stanu pół sztuki na kilometr kwadratowy. W tym roku korekta tego wskaźnika do 1/10 na kilometr kwadratowy. To i tak nie zmienia postaci rzeczy, że rolnicy obawiają się dalszej nieskuteczności, bo nie mamy jednolitego zdania co do ilości tych dzików, bo resort ochrony środowiska pokazuje jedne liczby, często się zmieniające, natomiast rolnicy mówią, że ilość dzików jest kilkakrotnie wyższa. A jeżeli tak, to ten wskaźnik do 1000 czy do kilku tysięcy pozostawienia po prostu jest zasadniczo różny. Problemem jest to, że choroba jest w środowisku i ją po prostu łatwo przenosić. Nie tylko dziki, ale także można ją przenosić. Przecież wiemy, że ograniczenia także dotyczą zwożenia słomy po żniwach i tak dalej, bo te dziki po prostu wolno żyją i chorobę mamy po prostu w środowisku, więc potrzebny jest naprawdę spójny, skuteczny system walki z tą chorobą. Następny problem, na który zwracam uwagę w dezyderacie, to oczywiście narzędzia, którymi dysponuje weterynaria. Weterynaria często mówi, że ma ograniczone możliwości. No to oczywiście oczekujemy decyzji centralnych, czyli decyzji pani premier co do wzmocnienia finansowego, ale także kadrowego. No i oczywiście nie mogą się pojawiać, zwracałem na to uwagę na posiedzeniu komisji, nie możemy popełniać także błędu, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że na kontrolę do rolników ostatnio na Lubelszczyznę przyjechał lekarz weterynarii z Biłgoraja, z terenu, gdzie choroba jest jeszcze bardzo daleka. Co to oznacza? No uważam, że to jest po prostu daleko idące naruszenie zasad bioasekuracji. No przecież jeżeli nie chcemy, żeby oceniali skalę szkód i określali poziom odszkodowania weterynarze z naszego terenu, no to niech to robią z Podlasia, czyli tam, gdzie ta choroba jest, a nie z terenu, gdzie jest potencjalne zagrożenie, że może być przeniesiona. Więc to druga kwestia. I trzecia kwestia to oczywiście decyzje rządu zmierzające do skutecznej pomocy rolnikom. No nie można sprowadzać spraw do takiego oto, takiej oto oceny i stawiania tez, że w zasadniczej mierze, a takie tezy stawiała pani minister Lech na spotkaniu w Grabanowie, państwo byliście, ale także wczoraj w Białej Podlaskiej, że obwinia się rolników za to, że ta choroba w takim tempie się rozszerza. No nic bardziej błędnego. Rolnicy oczekują skutecznej pomocy w postaci odszkodowań. Rolnicy muszą mieć pieniądze, muszą mieć środki finansowe, bo rzeczywiście wójtowie wskazują, że rolnicy nie płacą podatku, bo nie mają po prostu
czym płacić. W związku z tym tu jest potrzebna realna pomoc finansowa w postaci odszkodowań, ale także jasne perspektywy. Kiedy, czyli skuteczna walka z chorobą i perspektywa czasowa, kiedy mogą wstawiać nowe po głowie, czyli rozpoczęcie nowej hodowli. Tego dzisiaj rolnicy nie mają. W związku z tym po prostu atmosfera nabiera nowej dynamiki i oczywiście, tak jak powiedziałem, rolnicy, emocje sięgają po prostu zenitu. Często to graniczy z desperacją. Mam nadzieję, że pani premier podejmie skuteczne, czy zobowiąże obydwa resorty, bo jest to choroba, wszystkim nam wiadomo, zwalczana z urzędu. W związku z tym na ten cel musi rząd przeznaczyć określone środki i siły. Zgadzam się z tezą, że żeby skutecznie zawalczyć z tą chorobą, musi być współpraca wszystkich zainteresowanych. Ale zaczynam i największe możliwości i narzędzia ma rząd, ma resort rolnictwa, resort ochrony środowiska, oczywiście koła łowieckie, oczywiście rolnicy. Współpraca ta może przynieść oczekiwane efekty w postaci skutecznej walki z tą chorobą.